Jakie lubisz usta? Znasz mnie, ja albo błyszczyk, jakiś taki... Albo prawie nic, albo prawie nic, nie? Albo prawie... Tak, tak, no dobrze. Ja mam wrażenie, że jak już pomaluję, jakbym pomalowała tak jak ty w dzień, to wszyscy by miałabym takie wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą. Bo pamiętaj, że mnie bardzo często ludzie widzą niepomalowaną albo bardzo delikatnie pomalowaną, chociaż kuszą takie usta piękne. Kuszą, kuszą. Super. To ja zaproponuję taką szminkę, która jest nawilżająca, ale ma taki bardzo delikatny nudowy kolorek. Dobra. I właściwie będzie lekka różnica, ale wcale to nie będzie jakieś spektakularne, bo też nie o to nam chodzi. Mam szerzej? Nie, jest okej. Ja jestem zwolennikiem właśnie szminek, które bardziej w ciągu dnia, jak dobieramy sobie właśnie produkt do ust, czy to będzie pomadka matowa, nawilżająca, zastygająca, czy jakaś właśnie bardzo tłuściutka, fajnie, żeby to odpowiadało temu, jaki prowadzimy tryb życia. I na przykład, czy często spoglądamy w lusterko, czy na przykład nie bardzo. Bo wybierając szminkę na przykład odcieniu czerwieni, ja czasami taką sobie wybieram i wtedy na przykład w ogóle nie maluję oczu i to jest taki duży kontrast, który ja akurat u siebie bardzo lubię. Ale ja wiem, że ja ciągle spoglądam w lusterko. I poprawiasz. I ja będę wiedziała, no poprawiać może tak, no to też, ale głównie na przykład jak gdzieś się dotknę, tak, czy coś zjem, to żeby się pilnować, jeżeli to jest szminka, która nie zastyga, żeby nie zrobić sobie jakieś kreseczki na przykład na brodzie, tak? Jak kiedyś mi się zdarzało, to było bardzo zabawne. No nikt oczywiście nie zwrócił mi uwagi. Dobrze. O, proszę bardzo. No i co ty na to? No chyba jest pięknie. Nie chyba, tylko jest pięknie. Jest kolorek, ale bardzo delikatny. Taki praktycznie niewidoczny, ale no, znaczy widać, że jest szminka, tak? Ale jest tak nadal bardzo jasno i bardzo delikatnie. Bardzo.